Pogoda ostatnio nas nie rozpieszcza, jest bardzo dynamiczna. Na szczęście weekend przyniesie spokojniejszą aurę, bez opadów i bez tak silnego wiatru. Magda Merin, witam. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami prognozy. Rejon Pomorza Gdańskiego znajduje się pomiędzy wypełniającym się niżem z nad zachodniej Rosji, a rozbudowującym się na wschód rozległym wyżem z centrum w rejonie kanału La Manche. Takie rozmieszczenie układów barycznych nad Europą Centralną sprzyja napływowi z północy chłodnej i coraz bardziej suchej masy powietrza z nad Skandynawii. W ciągu kolejnej doby po niżu na wschodzie nie pozostanie niemal żaden ślad, za to cała Polska dostanie się pod wpływ wyżu z nad Europy Zachodniej, co wiązać się będzie z rozpogodzeniami i osłabnięciem wiatru. Ta noc bez opadów, początkowo z dużym zachmurzeniem, ale z każdą godziną chmur będzie ubywać. Termometry wskażą od minus 2 do 1 stopnia powyżej zera. Wiatr umiarkowany i dość silny, tylko na wybrzeżu okresami porywisty do 65 km na godzinę. Ciśnienie w Gdańsku wynosi 1014 hektopaskali i będzie rosnąć. Sobota zapowiada się całkiem pogodnie, zwłaszcza pierwsza część dnia. Stopniowo od zachodu zachmurzenie wzrośnie do dużego, ale padać nie będzie. Na termometrach od 0 do 2 stopni. Silniejsze porywy wiatru możliwe w pasie wybrzeża, w głębi regionu powieje umiarkowanie, potem słabo. Ciśnienie wzrośnie do 1023 hektopaskali. Na Bałtyku północny wiatr, nocą do 8 stopni w skali Beauforta, w ciągu dnia słabnący 7 do 5. Stan morza wyniesie 5, potem 4. Dziękuję za to spotkanie i życzę dobrego wieczoru. Do zobaczenia.